O! O! A cóż to się znajduje w mojej dłoni? To jest Zoom. A co to oznacza? Że jesteśmy już w Krakowie. Witamy wszystkich! Oto pierwsza część vlogu z Krakowa. I dotarliśmy tu bez problemów, bez wysiłków. Tak jak mam tendencję do gubienia wszystkiego, zostawiania wszystkiego w domu, tak udało nam się... Nie do końca, bo zostawiłeś cały spis wszystkich rzeczy, które mieliśmy zrobić. Owszem, scenariusz został w domu. Dobra, więc przywłaszczyliśmy sobie ten tekst kultury, który jest za nami, bo nie wiem, czy wiecie, ale każda rzeźba, każdy obraz, każde... Wszystko dzieło kultury nazywa się tekstem kultury, dlatego... Niech pan się już, przywłaszczyliśmy sobie... Mów prostym językiem. Smoka Wawelskiego jako tło. Bo możemy. Ha! Mało tego, że to jest nasze tło, to wokół niego czujemy się jak celebryci, bo robią nam zdjęcia. Nie, to robią temu smokowi, zdjęcia nie uczy. To mów, co ci się najbardziej podobało na Wawelu, bo ja już mam swój typ. Mimo to, że byłem tam drugi raz, najbardziej mimo tych majestatycznych rzeźb, ich wykończenia, podoba mi się prosty dzwon Zygmunta. Serio? Tak. Najbardziej? Ze wszystkiego? Chyba, nie no, to tak jeżeli chodzi o środek. A, pod ziemią, wiadomo. Nie, bo mi chodzi ogólnie ze wszystkiego, wszystkiego. No. No. Ciężko, wiem. Ciężko. Bo... Nie, tego jest za dużo. Ale mimo wszystko polecamy każdemu, żeby to zobaczył, bo my nie możemy powiedzieć, co nam się podobało. Bo oni potem nam nie pójdą. Tego jest dużo, ale ja jednak mam swój typ. I ty wiesz, jaki to jest. Ja wiem, jaki to jest typ. Zdradź państwu. Grobowiec Józefa Piłsudskiego zrobił na mnie największe wrażenie. Nie wiem czemu, ale... Grobowiec Tutenchamona. To pomyliłeś się o kilka szerokości i długości geograficznych. Nie wiem dlaczego, ale po prostu grobowiec Józefa Piłsudskiego wywarł na mnie wrażenie jednak największe. Majestatyczna osoba, majestatycznie pochowana. Dokładnie. No nawet trumna była taka fajna, rzeźbiona, jakby stalowa, tak, z takimi nitami. Tak. Czemu smok nie zieje? Czekam, aż smok będzie ział, żeby pokazać to wszystkim ludziom na świecie. Tam w ogóle fajni ludzie grają. Na drachę puszczaj fajera. Mojego trzeba tam połaskotać pod spodem. Po brzuszku? Tak. No i zieje. Magiczne ręce jednak działają nadal. Też chcesz? Nie. Dobra. Dobrze, przenosimy się teraz na dworzec. Na dworzec główny. Dobrze, to jest główno, główno prawda, jedziemy dalej. Jedziemy. Rynek główny. Jesteśmy już na rynku w Krakowie, jest godzina dokładnie 15, a tak naprawdę 16:16. A za nami wielka jakaś ekipa. I nie wiem, czy nas słychać. Robimy przerwę. No. Jak już będziemy na antenę. To będzie na razie making ofy. Dzień dobry. Oglądacie YouTube? Tak. A znacie taki kanał, jaki nie obiektywni? Nie, już tak nie kojarzę. Mamy fanów! Nagrywacie na YouTube? No właśnie, leci, cały czas jest live. Pozdrawiam mamę i wszystkich! Pozdrawiam Warszawę! Cześć! Oni byli piękni. Wracamy po krótkiej przerwie na antenę. Ale się dowiedziałeś, że fanów mamy w Warszawie. Ja się niczego nie dowiedziałem, to wszystko było ustawione. To byli kupieni widzowie. Za paczkę ciastek. Zapłaciliśmy im chipsami przed... Dzisiaj jest dzień, w którym możemy sobie pozwolić na wszelakie nagrywanie. Dlatego, że mamy wolne w końcu. Tak. I Kraków miał być naszym punktem wypadowym na wakacje. Polecam podróż koleją państwową. Intercity. Przez... 902 km. Siedząc na tyłku. Patrząc tylko w szybę, ewentualnie w sąsiada obok. Co kończy się zazwyczaj niezręczną wymianą spojrzeń. Bądź co bądź. Oj, się muszę podrapać. A za nami Kościół Mariacki, a przed nami sukiennice, a wokół milion... Ale tego nie da się wszystkiego opisać, też się nie da, bo jest tutaj nas dużo. Rynek krakowski jest świetny. No wow. Ile tam jest w ogóle rzeczy, no tam bo... są jakieś temple nazistowskie... Bo tam chyba jest Plitark, proszę ja ciebie. Tam jest tyle rzeczy wszystkich, że ja po prostu nie mogłem tego ogarnąć wszystkiego wzrokiem. A chciałoby się kupić wszystkiego. Jeden koleś w ogóle podszedł
do sklepu ze starymi instrumentami, tak zaczął na skrzypcach napierdzielać, że staliśmy... Wryci, normalnie wryci. A koleś, nie wiem, może miał 15, 16 coś lat. Takiego, a wybrzydzał jak cholera, więc nie musiał to znać. Ale znał się, Tak, perfekcjonista. Dla mnie wspaniałe jest to, że Kraków gości tyle ludzi z zagranicy, że trudno tu Polaków znaleźć. A no tak, bo nawet jedna pani mnie potrąciła, oczekiwałem, przepraszam, a to excuse me, tak fajnie. Chyba, że liczyła, że ty jesteś z zagranicy. Nie. No, please. Sytuacja. No, sorry. A mnie jeszcze zachwyciła pewna osoba, gościu, który ciułał pieniądze od ludzi. A, tak. Mówił w dowolnym ci języku. A on był żebrakiem, a znał hiszpański, portugalski, niemiecki, angielski, no polski na pewno. No polski też. No, a ubrany był w marynarkę, także już było sympatycznie. No to już... I nawet nie śmierdział. A pamiętasz naszego starego bloktoka? Nie. Że można w Gdańsku na żebractwie wyciągnąć 300 zł. A, tak. No to w Krakowie pewnie jest 500. No, lekką ręką. Tu się euraski sypią. Dobrze, no nie to... zanudzajmy, bo po prostu musimy jeszcze zwiedzać. Mam sukiennicę przed nami i Mariacki przede wszystkim. Zaraz. Dziś już nie. Znaczy, dobra, Mariacki. Mariacki i tak, bo że musimy wiedzieć, jak są mysze lecą. No. Zobaczysz ten wielki, piękny ołtarz. Wita stwosza. Owszem. Dobrze, no to na razie kończymy pierwszy blok to. No ale pamiętajcie, że to jest tylko... to, co widzimy w Krakowie, to jest tylko nasze... Bo nie wasze, lecz jednak nieobiektywne... Zdanie. Lara.